Proszę, piękne słoneczko. Drodzy Państwo, witam Was serdecznie, dzień jedzenia. Mięso będzie, będzie trochę warzyw, a nie jakieś kluchy, zapraszam. Teraz! Apa! I drodzy Państwo, jak widzicie, Konfucjusz tutaj stoi, jak zawsze, na straży racjonalności nie tylko diety, ale i życia. Aczkolwiek dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, że redukcja się już skończyła dawno temu, tak? Którą przeprowadziłem przede wszystkim nie po to, żeby wystartować w jakichś zawodach czy dobrze wyglądać, a do celów, które w tym filmie poznacie, jeśli sobie w niego wejdziecie, bo tam właśnie przez jakieś około pół roku udowodniłem sobie, że tłuszcze nasycone nie tak straszne, jakby się mogło wydawać, i to raczej niski poziom węglowodanów determinuje wysoki cholesterol we krwi, a nie właśnie one. I jak już sobie udowodniłem to, co chciałem, to drodzy Państwo, wszedłem sobie na zero kaloryczne, tak jak mam teraz, aczkolwiek jak wyglądają teraz posiłki, sylwetka, jak widzicie, minimalnie oczywiście podlała się gdzieś tam wodą, bo 3 kilo na plusie już, z 77 na 80 wskoczyłem, no ale dobra. Zobaczmy, co jadłem. Pierwszym posiłkiem, jako że była sobota, a ja miałem dyżur sprzątania w podketo.pl, szybka kawka zblendowana z dwoma łyżkami oleju MCT i tłuściutkim produktem, który mamy w fazie testów, ale który, o którym Wam jeszcze nie opowiem. Wypiłem i jak to po naszym MCT 4 godziny sytości gwarantowane, więc dopiero około 14 zjadłem przygotowane przez moją żonkę takie oto wątróbki. Bez cebuli? To co to? Jeśli śledzicie kanał Baby na Keto, to na pewno wiecie, że 7 dni testowała sobie właśnie dietę karniwora, tak? Jak to wygląda, jak wyglądają posiłki przede wszystkim, ale najważniejsze było dla niej samopoczucie, żeby sprawdzić faktycznie, czy jest na przykład lepsze w porównaniu do klasycznej diety keto na 20, 30, 50 gramach węglowodanów. Więc podsumowanie również tego okresu znajdziecie u niej, aczkolwiek dlaczego ja nie miałem cebuli? No dlatego, że po prostu były u nas trochę inne zakupy robione w domu, stąd jak nie było cebuli, to już mi się nie chciało, więc zjadłem to, co dostałem i byłem zadowolony, nie? Ale wracając. Dlatego właśnie ten dzień był nieco bardziej karniworowaty, ale o tym jeszcze później przy drugim posiłku. Niemniej, wątróbka z indyka posypana, a bardziej nawet taka polana z topionym cheddarem, co nam daje źródło białka i bombę witaminową, w szczególności retinolu oczywiście, bo to wątróbka, posolone to i popieprzone. I powiem Ci, że nic więcej mi nie trzeba, takie to dobre było. W sumie tak naprawdę trochę współczuję ludziom, którym nie przejdzie wątróbka przez gardło, no bo ma taki faktycznie specyficzny smak, można tego nie lubić. Aczkolwiek ja uwielbiam i bardzo się cieszę, że mogę tak uzupełniać witaminy. Natomiast drugi talerz to już taki typowy ketokocur ostatnich lat, czyli taki wielki garnek, niepryskane pomidory i papryka z działki w środku, do tego najwyższej jakości orzechy pekan i makadamia z podketo.pl, po około 30-40 gramów każdy. Czyli tak naprawdę energia i moc witamin, kwas jednonienasycony, oleinowy, czyli ten najlepszy, no i sałata, też z działki, ale to tak już bardziej, ja tak nie lubię sałaty, no ale jak dali, to tak wrzuciłem i tak zjadłem. Trzecim natomiast, no w sumie drugim, bo ciężko liczyć jako posiłek tę kawkę z olejem MCT, drugim posiłkiem, drodzy Państwo, koło godziny 18, bo wcześniej mi się tak naprawdę nie chciało w ogóle jeść, był znów taki karniworowaty, trochę oczywiście twór, aczkolwiek widać w nim chamską, męską, pieprzoną rękę, bo tak naprawdę sam go robiłem, więc zobaczcie, jak to wyglądało. Przepyszne pastrami wołowe, taki kloc chamski, prosto z zagrody ze sklepu, o którym więcej opowiem w zakupach keto, które jeszcze przed nami w tym odcinku oczywiście, z odrobiną musztardy dla smaku to wszystko, do tego czyste chamstwo w postaci smalcu z mięsem na niskowęglowodanowym chlebku, łubinek spod keto.pl, dobrze go znacie, i pierdzielnięty na środku pomidor, tak o, gdybym tego nie nagrywał, to pewnie nawet bym tego nie kroił, tylko by tak leżał na środku i tak bym go zjadł widelcem. Niemniej chamsko, smacznie i tylko mi ogórka kiszonego zabrakło na chlebek, aczkolwiek no już mi się nie chciało łazić do sklepu. I drodzy Państwo, tak to się prezentowało w makro, jak widzicie, być może nie idealne jakieś proporcje, że 1,5 grama białka co do linijki, tak? Być może nie ma tutaj tłuszczów razy 3 tego, co była białka, bo żeby się zgadzała proporcja, aczkolwiek znacie mnie i znacie moją filozofię życiową, że tak naprawdę, drodzy Państwo, no szkoda mi czasu na latanie z kalkulatorem i z linijką i liczenie wszystkiego, tak? A jak zjem za dużo 1 gram białka, to o Jezu, zakładam palce, muszę zwymiotować, bo nie, bo to za dużo. No nie, moi drodzy, dla mnie najważniejsze jest życie po prostu, żeby się nie stresować tym wszystkim, tak? Jak będzie za dużo 10 gramów białka, to trudno, zjedzmy to. Jak będzie za dużo węglowodanów 10 gramów, to też zjedzmy. Jutro też jest przecież dzień, aczkolwiek ja mam trochę utrudnione tym bardziej, że mieszkam tak naprawdę z instagramerką jedzeniową, więc różne produkty mam praktycznie codziennie. I jeśli miałbym to wszystko wpisywać w kalkulator na przykład, to bym zgłupiał po prostu i żyłbym krócej przez to, bo stres tak naprawdę
naprawdę jest bardzo ważnym faktorem, jeśli chodzi o długość życia. A jeśli mnie znacie, to ja chcę naprawdę długo żyć. Mi się naprawdę życie podoba. Ja nie mam czasu na rozmawianie o innych ludziach. Wolę se sam tak naprawdę porobić różne rzeczy, być szczęśliwym człowiekiem i zrobić jak najwięcej dobra. Więc liczenie kalorii nie jest dla mnie, tak samo jak rozmawianie o innych ludziach. I to chyba tyle w sumie chciałem powiedzieć. Koniec tego jedzenia, teraz przejdźmy do zakupów ketogenika, w których również pokażę Wam mięsko ze sklepu bacon.pl, czyli takie, które prosto z zagrody trafia na Twój stół. Jakości to wszystko eko. Witam Was serdecznie z mojego pięknego mieszkania z kratką wentylacyjną, jak to ktoś dobrze powiedział, na blacie kuchennym. No takie mam, takie wynajmuję, więc co? Pokażę Wam pierwszą część zakupów. Często pytacie, gdzie kupuję mięso, więc ci, co oglądają mnie często, to wiedzą, że kupuję je u takiego pewnego chłopa, który zabija krowę albo świnie i po prostu od razu to pakuje i wysyła do mnie. Aczkolwiek, drodzy Państwo, jest to mięsko oczywiście bez żadnych główien dodatkowych i to stanowi podstawę tak jakby mojej diety obok jaj. Aczkolwiek pokażę Wam tylko kawałek, bo resztę sobie zamroziłem. Golonki, boczki i inne takie rzeczy są zamrożone. Natomiast z wędlin jeszcze takie oto rzeczy. Kiełbaska taka i kiełbaska taka. A w lodówce jeszcze golonka, boczek i inne takie wieprzowe rzeczy. Natomiast z polędwiczki będą przepyszne steczki. To była pierwsza część, to zabieram mrozić. I druga część, tak szybciutko jeszcze pokażę Wam, drodzy Państwo, co jest w zamrażarce, żeby nie było. Polędwica cielęca, zamrożona. To wszystko jest jakoś bio. Oczywiście karkówka, karkuwunia wręcz wieprzowa, bo inaczej nie da się powiedzieć. No i oczywiście co? Klasyka gatunku. Zdrowy, pyszny boczuś wieprzowy, bez żadnych ulepszaczy. Jeszcze oczywiście klasyka gatunku, czyli rzeczy, których nie kupicie, to właśnie pomidory z działki od moich rodziców. Niestety już końcówka sezonu, także tak jak ja zawsze powtarzam, na zimę no takim półkarniworem się robię, bo ograniczam oczywiście tą chemiczną zarazę ze sklepów, no ale coś tam trzeba jeść. No i tak jak w lecie jem na przykład 300-400 gramów, nawet czasem takich pomidorów dziennie, to no w zimie przerzucam się na brokuła i jem po prostu, dajmy na to, no ze 100-200 gramów. Także mocno ograniczam. Rzeczy, których nie kupicie w sklepie, to oczywiście jaja z wiejskiego chowu od chłopa bez znakowania. 5-6 takich jaj dziennie. No czasem wiadomo się zdarzy, że nie zjem ani jednego, nie? Bo taki będzie dzień. Na przykład w dzisiejszym dniu jedzenia nie zjadłem żadnego jaja. Aczkolwiek, no tak wychodzi moja średnia. Najlepszy produkt świata. Jak widzicie, podstawą są jaja, a później mięso, tak? Natomiast dla osłody życia serek wieński kupuję, ale taki półkilogramowy, bo teraz oczywiście jeśli jestem w okresie budowania masy mięśniowej, no to tego białka po prostu potrzeba mi więcej. Z takiego pół kilo mam 55 gramów białka, zjadam sobie na raz i tak to wygląda. Rzadko jem ten serek wieński, to jest bardziej taki produkt, gdy nie mam po prostu czasu, to wtedy sobie go zjadam. I tak to u mnie wygląda, aczkolwiek lubię bardzo. Łosoś pacyficzny. To jest ten gnój łowiony, jak widzicie. To nie jest z hodowli łosoś. Jedni mówią, że lepsze są łososie z hodowli, bo nie mają żadnej rtęci. Inni mówią natomiast, że tylko ten łosoś, bo no, on ma kwasy omega-3, ale ma rtęć niestety. Mówi się również, że tej rtęci jest na tyle mało, że układ immunologiczny powinien sobie poradzić raz na tydzień z takim łososiem. Aczkolwiek wiecie co? Mnie to po prostu wali. Raz biorę takiego, raz biorę takiego i tak na diecie keto jestem zdrowszy niż 99% ludzi. Gwarantuję to Wam. Takie parówki z Doliny Dobra sobie wziąłem. Mięso wieprzowe z szynki, sól, przyprawy, ekstrakty owoców, warzyw i przypraw, aromaty naturalne. Więc naprawdę dobra parówa. Mam ostatnio ciąg na takie serki. Chryste na niebie, jakie to jest dobre, jak to wsadzicie se na przykład do pieca, to się trochę rozgrzeje i tak się ciągną te zukinciny małe. Przepyszne, przepyszne. Często pytacie też, czy sery można na diecie keto jeść. Oczywiście, że tak, dlatego ciągle ten cykl programów prowadzę. Ale no taka jest dezinformacja. Teraz dieta keto to jest kurczak, suchy i oliwa. A ja Wam pokazuję trochę inaczej. I tylko ja, co ciekawe, pokazuję badania, jak wyglądam, czy jestem zdrowy w ogóle, nie? Inni jakoś nie pokazują. Serek oczywiście, królewski, przepraszam, oczywiście bardzo smaczny. Często sobie zawijam masełko w takie rulony. To jest najlepsza przekąska chyba, jaka istnieje, ale nigdy się nie dowie ten, kto nie spróbuje takiego wspaniałego maślanego produktu. Kamanosy. Z krakusa tym razem, bo ludzie mnie hejtują, że nie wziąłem, że biorę Starczyńskiego, dlatego obydwa z krakusa wziąłem, chociaż są tak samo gówniane w składzie, to ja kompletnie nie wiem, o co chodzi z tym Starczyńskim tak naprawdę.
Ale tak jak mówię, wziąłem. Akurat nie było Tarczyńskiego, był Krakus, więc wziąłem. Co tu mam jeszcze pokazać, kurde? Dla równowagi, drodzy Państwo, kwasów nasyconych z tego wszystkiego zawsze mam w domu oczywiście olej lniany, który jest pełny kwasów wielonienasyconych. Jak widzicie, pofalowana etykieta, no bo stoi on w lodówce, tak? Nie tylko u nas w sklepie w lodówce, w chłodni stoi, ale i u mnie w domu, więc on, tutaj te kwasy się nie utleniają, jest to zdatny do picia olej, nie jest to... to nie jest olej, który lejemy na przykład na łańcuch i go czyścimy, tylko on czyści nasze zdrowie. I tak samo oliwa. Oliwy oczywiście nie trzeba trzymać w lodówce, bo kwasy jednonienasycone nie utleniają się, nie mają prawa tak naprawdę, mają zupełnie inną strukturę. Raczej do sałatek nie jest to moja podstawa energetyczna oczywiście, bo oliwa jest, co? Jest dosyć rzadkim odżywczo-produktem. Pomimo wspaniałej zawartości polifenoli oraz witaminy E, no nie lałbym tego do mordy po prostu prosto. Po prostu prosto, trochę truizm, no ale trudno. Kiedyś tak robiłem, ale później... I zacząłem jeść orzechy, tak? No ale kurde, nie mam, bo zjadłem wszystkie akurat. Dlatego na co dzień więcej orzechów, a nie oliwy. Oliwę jako taki specjalistyczny produkt stosujcie. To nie tak, że oliwa jest gówniana, a orzechy są po prostu lepsze, tylko oliwa służy do czegoś innego. Ale nie zalewajcie nią ryja. Ryj to się wiecie czym zalewa, czymś innym. Jeszcze na sam koniec czekolada 85%, bo nie było setki. Wolałbym setkę, bo w sumie teraz mam takie smaki, że kompletnie nie ciągnie mnie do słodkiego. Tyle na dzisiaj, takie małe zakupy oprócz tych mięs. Koniec! 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 Koniec zakupów, drodzy Państwo. Teraz jeszcze jakieś sceny niewykorzystane. Może jeszcze Was oprowadzę po studiu, bo to dużo zmian. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, dzień pracy. W studiu troszeczkę burdel, jak widzicie, ale u mnie burdel oznacza to, że coś się dzieje nowego. Tylko pokażę, że... zmiany będą naprawdę fajne i wszyscy na tym skorzystamy, ponieważ będzie tutaj... No oświetlenie, w ogóle będzie oświetlenie, a nie, że ja sobie tutaj nagrywam zawsze po prostu do światła słonecznego. No i teraz jeszcze taki sukinsyn będzie tu świecił, 65 cm. Akurat jak na takie małe studio, to idealny. Tutaj będzie stał jeszcze taki inny sukinsyn malutki, ale to pokażę Wam jak wszystko przyjdzie. Także będziemy sobie tutaj siedzieć, będziemy sobie opowiadać jakieś różne rzeczy. Małpy będą chodzić sobie czasem po tym studiu. Będzie Arystoteles z Wami rozmawiał tutaj, będzie... studio. Co tu jeszcze będziemy robić? No będą same różne super rzeczy, będzie ten... będziemy rozmawiać o tym, jak myśleć w ogóle. I wiecie co? To jest chyba koniec. Koniec! 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 Po najlepsze produkty pod Bieteketo w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mavi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!